Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Aneta Socha i podczas dzisiejszego wykładu chciałabym Państwu przedstawić temat zawieszenia działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to szkolenie, te informacje, które Państwu chciałabym przekazać, ujęłam w takich 5 pytaniach. Myślę, że te pytania są kluczowe. Na podstawie tych pytań jesteśmy w stanie powiedzieć, czy i na jaki okres przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Przypomnę tylko, że w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej składamy wniosek C i DG1 i tutaj ten dokument będzie też kluczowy, jeżeli chodzi o sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej. Przejdźmy zatem do omawiania tych pytań. Mam nadzieję, że te informacje, które Państwu przekażę, będą pozwalały na usystematyzowanie sobie tej wiedzy, na zapoznanie się też z pewnymi informacjami. Jeżeli chodzi o taki pierwszy temat, pierwsze informacje, kiedy można zawiesić działalność gospodarczą? I ogólnie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określają, że zawieszenie działalności gospodarczej może być w sytuacji, jeżeli pracodawca nie zatrudnia pracowników. Tutaj należy mieć, mówiąc o pracownikach, należy mieć na uwadze osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W zakres pojęcia pracownika nie wchodzą osoby, z którymi mamy podpisane umowy zlecenie, czy też umowy o dzieło. Jeżeli chodzi o sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o fakt posiadania pracowników, to tutaj też musimy brać pod uwagę te osoby, które są na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Przedsiębiorca, który będzie w tym momencie prowadził działalność gospodarczą, będzie zastanawiał się nad zawieszeniem tej działalności gospodarczej. Mający osobę pracownika na urlopie macierzyńskim, takiej czynności nie będzie mógł dokonać. Więc tutaj na te informacje chciałabym Państwu zwrócić uwagę. One są, myślę, takie kluczowe, jeżeli zastanawiamy się nad tym faktem zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli przychodzi do nas ten przedsiębiorca, ten podatnik, mówi, że coś się dzieje, że nie ma przychodów, stracił klientów i chce zawiesić działalność gospodarczą. Więc uczulam na to, że nie w każdym momencie, nie w każdej sytuacji jest możliwość zawieszenia tej działalności gospodarczej. Tutaj pierwszą i podstawową rzeczą, jaką musimy zbadać, to czy dany przedsiębiorca ma pracowników. To jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje, jeżeli chodzi o zawieszenie działalności gospodarczej. Kolejne informacje będą dotyczyły okresu zawieszenia działalności gospodarczej, czyli na jaki okres można tą działalność gospodarczą zawiesić. Jeżeli chodzi o okres zawieszenia działalności gospodarczej, też mamy to doprecyzowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. I tutaj przepisy tego aktu prawnego określają, że zawieszenie działalności gospodarczej może być na okres od 30 dni do 24 miesięcy. I teraz pojawia się pytanie, co z miesiącem lutym. Jeżeli chodzi o miesiąc luty, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał zawiesić działalność gospodarczą na właśnie ten miesiąc, na miesiąc luty, to tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, tutaj nie musi być spełniony warunek tych 30 dni. Więc tak to dokładnie wygląda. Tutaj zasada to jest właśnie od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia działalności gospodarczej może być określony w dniach i może być określony w miesiącach. Więc tutaj też o tym należy pamiętać. W momencie zawieszenia działalności gospodarczej składany jest ten wniosek C i DG1. Natomiast przedsiębiorca może wskazać w tym wniosku moment wznowienia działalności gospodarczej, ale nie musi. Jeżeli chodzi o takie dłuższe zawieszenie działalności gospodarczej, to też jest taka możliwość. Tutaj można powiedzieć o jakichś pewnych uprawnieniach rodzicielskich dla przedsiębiorców. Mianowicie chodzi tutaj o takie sytuacje, że jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej maksymalnie do 3 lat, przy czym warunek jest taki, że ta działalność gospodarcza przez tego przedsiębiorcę musi być prowadzona przez przynajmniej 6 miesięcy. Czyli jeżeli przychodzi do nas taki przedsiębiorca, to musimy też zbadać w określonej sytuacji, o której Państwu za chwileczkę powiem, czy ten okres 6 miesięcy jest spełniony. To zawieszenie działalności gospodarczej na maksymalnie 3 lata może być w sytuacji takiej, jeżeli dany przedsiębiorca chce sprawować opiekę nad swoim dzieckiem nie dłużej niż do zakończenia przez to dziecko 6 lat. I tutaj jest to bardzo istotne. Pierwsza kwestia, maksymalne zawieszenie działalności gospodarczej do 3 lat. Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to jest 6 miesięcy. I cel zawieszenia działalności gospodarczej, czyli sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do lat 6.
Więc w takiej sytuacji ten okres zawieszenia działalności gospodarczej wydłuża nam się i tutaj już nie obowiązuje danego przedsiębiorcy 24 miesiące, tylko może na swój wniosek zawiesić działalność gospodarczą na maksymalnie 3 lata. Jeżeli chodzi o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mamy jeszcze jedną sytuację, z którą chciałabym, żeby się Państwo zapoznali, a mianowicie jest możliwe zawieszenie działalności gospodarczej na maksymalnie 6 lat. I tutaj ma to zastosowanie w przypadku, jeżeli dany przedsiębiorca ma dziecko, które ma orzeczone stopień niepełnosprawności lub określony stopień niepełnosprawności, to tutaj mamy takie sytuacje, że jest maksymalne zawieszenie działalności gospodarczej do 6 lat i to dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat. Czyli teraz mamy kolejny warunek, kolejny przypadek, a mianowicie zawieszenie działalności gospodarczej na maksymalnie 6 lat. I tutaj działalność musi być prowadzona przez przynajmniej 6 miesięcy, a dziecko nie może osiągnąć 18 roku życia. Więc mamy ogólnie 3 takie możliwości. W zależności od tego, z jakim problemem, z jaką sytuacją przychodzi do nas przedsiębiorca, sprawdzamy to w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i mamy możliwość właściwie doradzić temu klientowi. Tak jak wspomniałam, jeszcze raz, jeżeli chodzi o zasadę, to tutaj zawieszenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który nie posiada pracowników, to jest od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca chce sprawować opiekę nad swoim dzieckiem i ma przynajmniej 6-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej, to może to zrobić. I oczywiście maksymalny czas zawieszenia działalności gospodarczej to jest 3 lata. I jeżeli sprawujemy opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, to wówczas maksymalny okres zawieszenia działalności gospodarczej to jest 6 lat. To są takie główne uregulowania, jeżeli chodzi o okres zawieszenia działalności gospodarczej. Myślę, że uregulowania dość istotne i należy o nich pamiętać. Często pojawia się pytanie, co w sytuacji, jeżeli przedsiębiorca na przykład chce zawiesić działalność na 2 tygodnie i faktycznie to zrobi. W takiej sytuacji to zawieszenie działalności gospodarczej nie jest skuteczne. O tym należy pamiętać, o tych informacjach też należy danego przedsiębiorcę poinformować. Z tego względu, że tutaj minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej to jest 30 dni, z wyłączeniem oczywiście tego miesiąca lutego, kiedy ten okres zawieszenia działalności gospodarczej może być krótszy. Przejdziemy teraz do kolejnego zagadnienia. Jakie są podatkowe konsekwencje zawieszenia działalności gospodarczej? I tutaj załóżmy, że przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą. Tutaj ta działalność gospodarcza funkcjonuje, mamy jakieś środki trwałe, amortyzujemy je, ponosimy jakieś koszty, zawieramy umowy z jakimiś dostawcami, na przykład internetu, z jakimś dostawcą, jeżeli chodzi o telefonię, zawieramy umowy najmu. I teraz jakie skutki dla mnie jako przedsiębiorcy będzie miał fakt zawieszenia działalności gospodarczej? Załóżmy, że z takim pytaniem przychodzi do Państwa przedsiębiorca. I teraz na takie pytanie od naszego klienta, od naszego przedsiębiorcy trzeba się przygotować i co właściwie w takiej sytuacji tej osobie powiedzieć. Zazwyczaj jest tak, że znamy dokładnie sytuację tego przedsiębiorcy, więc jako księgowi jesteśmy, można powiedzieć, w temacie i możemy te informacje sprawdzić. Jeżeli chodzi o kwestię VAT-u, to w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli mamy jakieś umowy stałe, na przykład umowę na internet, umowę najmu, to taki przedsiębiorca ma możliwość odliczania tego VAT-u, składania deklaracji. I tutaj o tym należy pamiętać, o tym też należy tego przedsiębiorcę poinformować, że taką możliwość ma. Jeżeli zdarzy się sytuacja taka, że na przykład tej umowy rozwiązać nie może, ponosi te koszty, to oczywiście VAT od tych wydatków może odliczyć. I tutaj zaznaczam Państwu, odliczenie VAT-u jest możliwe, jeżeli mamy do czynienia z podatnikiem, czynnym podatnikiem VAT-u. W przypadku podatnika VAT zwolnionego tutaj takiej sytuacji nie ma, nie mamy odliczenia VAT-u, nie mamy też składania deklaracji VAT-owskich. Kolejna kwestia to tutaj przejdźmy do tematu może podatku dochodowego. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli chodzi teraz o środki trwałe, bo one dość istotne są w temacie zawieszenia działalności gospodarczej, w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, w trakcie pełnych miesięcy zawieszenia działalności gospodarczej, odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przedsiębiorcy. Więc o tym należy pamiętać, o tym przedsiębiorcę należy poinformować, żeby tutaj też nie było jakiegoś zaskoczenia z jego strony. Kolejna kwestia, o której chciałabym powiedzieć, to ZUS. I tutaj sytuacja, można powiedzieć,
jest też troszeczkę skomplikowana, o pewnych rzeczach należy pamiętać. Załóżmy, że mamy sytuację taką, że przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą w trakcie miesiąca. Załóżmy 15 grudnia. Od 15 grudnia działalność jest zawieszona i oznacza to, że przedsiębiorca za dni od 1 do 14 grudnia musi zapłacić składki społeczne i fundusz pracy, jeżeli jest po jego stronie proporcjonalnie, natomiast składkę zdrowotną w pełnej wysokości, z tego względu, że ta składka zdrowotna nie jest podzielna. Należy pamiętać, że jeżeli tutaj składamy za tego przedsiębiorcę deklarację, jeżeli jest to po naszej stronie, nie po stronie przedsiębiorcy, to wówczas za ten miesiąc, za miesiąc grudzień, też w odpowiednim terminie należy złożyć deklarację do ZUS-u. Więc o tym należy pamiętać, to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o kwestie ZUS-owskie. Za pełne miesiące zawieszenia działalności gospodarczej, czyli jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę ten przykład, czyli zawieszenie działalności gospodarczej od 15 grudnia, załóżmy, że zawieszenie działalności gospodarczej będzie też przez cały miesiąc styczeń, to za miesiąc styczeń dany przedsiębiorca nie opłaca żadnych składek, nie składa żadnych deklaracji lub też my jako księgowi takiego obowiązku nie mamy, czyli za pełne miesiące zawieszenia działalności gospodarczej księgowy nie składa w imieniu przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA. Przejdziemy teraz do kolejnego pytania, które tutaj Państwu zadałam. Można się też zastanowić, prosiłabym, żeby Państwo się zastanowili nad tym, jakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Co by Państwo powiedzieli takiemu przedsiębiorcy, jeżeli by przyszedł z takim pytaniem, co ja właściwie podczas zawieszenia działalności gospodarczej mogę robić? Tutaj na pewno część z Państwa odpowiedziałaby, że nie możemy dokonywać sprzedaży, nie możemy świadczyć usług. Natomiast przepisy ustawy o swobodzie działalności określają też szereg czynności, które przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności gospodarczej może wykonywać. I tutaj oczywiście, podkreślam raz jeszcze, nie możemy dokonywać sprzedaży towarów i świadczenia usług. Czyli nie możemy świadczyć, nie możemy dokonywać tej sprzedaży, którą prowadzimy w trakcie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej, czyli zawieszenie, to jest można powiedzieć zawieszenie wykonywania tych usług, zawieszenie tej sprzedaży towarów. Natomiast jest też szereg czynności, które przedsiębiorca może wykonywać. I tutaj oczywiście należy się posłużyć, jeżeli nie pamiętamy, należy się posłużyć przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i mamy wprost określone, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może na przykład sprzedawać środki trwałe, może sprzedawać wyposażenie, więc tutaj jak najbardziej takich czynności może dokonywać. Może pobierać zaliczki, jeżeli chodzi o takie sytuacje, że na przykład transakcja została zawarta przed zawieszeniem działalności gospodarczej, jakieś ustalenia były przed zawieszeniem działalności gospodarczej, natomiast w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przychodzi ta zaliczka. Przedsiębiorca może tą zaliczkę przyjąć i tutaj nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji, nie powoduje to wznowienia działalności gospodarczej. Kolejna ważna kwestia to należy przedsiębiorców uczulić na to, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej mogą być też poddawani kontrolom. Więc tutaj jeżeli do takiego przedsiębiorcy albo do nas jako pełnomocnika przyjdzie takie pismo o kontroli, to jak najbardziej należy się do niego ustosunkować z tego względu, że organ ma możliwość kontrolowania w tym czasie przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe informacje odnośnie zawieszenia działalności gospodarczej, to macie Państwo je zawarte w artykule 14a ustęp 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Myślę, że z tymi informacjami jak najbardziej warto się zapoznać, z tego względu, że często przedsiębiorcy zgłaszają się do nas, do księgowych, z tym pytaniem, czy mogę zawiesić działalność gospodarczą, co mogę w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej robić. Drodzy Państwo, przeszliśmy już przez kilka pytań. Zostało nam ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej, a mianowicie to, w jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą, na jakie formalności naszego przedsiębiorca należy przygotować. Jeżeli chodzi o sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej, to dokonujemy go w imieniu przedsiębiorcy lub też przedsiębiorca dokonuje go samodzielnie na podstawie druku CIDG1. Ten druk służy do zakładania działalności gospodarczej, służy także do zawieszania działalności gospodarczej. Tutaj sytuacja wygląda tak, że w momencie zawieszenia działalności gospodarczej nie składamy żadnych dodatkowych dokumentów, czyli nie musimy składać żadnych dodatkowych dokumentów do Urzędu Skarbowego, jeżeli chodzi o VAT.
ani też do ZUS-u nie składamy żadnych tutaj dokumentów, żadnych wyrejestrowań, jeżeli chodzi o naszego przedsiębiorcę. Kluczowym i najistotniejszym dokumentem jest wniosek CIDG1 i o tym fakcie trzeba naszego przedsiębiorcę poinformować. Tak jak wspomniałam, sam fakt złożenia druku CIDG1 może być po stronie przedsiębiorcy, może być też po stronie księgowego, więc możemy też my dokonać tej czynności za naszego przedsiębiorcę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze informacje, które chciałabym Państwu przekazać, to było wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek.